W czasie present perfect typowymi wyrazami są for, since, already, yet. A z tej lekcji dowiesz się, jakie są zasady użycia tych słów w zdaniach i poznasz ich znaczenie. A także dowiesz się, na co uważać. Z poprzednich lekcji już wiesz, że słowa for i since często są tłumaczone tak samo na język polski. Więc łatwo je pomylić. I różnica między for a since w języku angielskim może być subtelna, ale jest kluczowa w wyrażaniu określenia czasu. Słowo for łączy się z przedziałem czasu, natomiast słowo since łączy się z punktem w przeszłości. Najlepiej zobaczyć to na przykładach. Słowo for wyraża długość trwania jakiegoś okresu czasu. To oznacza, że używamy go z określeniem czasu, który trwa. Na przykład, Piotr mieszka w Londynie od 10 lat. Peter has lived in London for 10 years. Natomiast słowo "since" odnosi się do konkretnego punktu w przeszłości, od momentu którego coś trwa. Używamy go więc, aby wskazać moment rozpoczęcia działania. Na przykład, Piotr mieszka w Londynie od 2022 roku. Peter has lived in London since 2022. I przydatna wskazówka. W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że słowo for łączy się z przedziałem czasu, natomiast słowo since z punktem w przeszłości. Spróbujmy przetłumaczyć jeszcze inne zdania. Ona uczyła się francuskiego przez dwa lata. She has studied French for two years. Oni mieszkają w tej okolicy od pięciu miesięcy. They have lived in this neighborhood for five months. On grał na gitarze przez 3 godziny. He has played the guitar for three hours. Znam ją od szkoły średniej. I have known her since high school. On czekał na ciebie od południa. He has waited for you since noon. On pracuje w tej firmie od 2015 roku. He has worked at the company since 2015. Wiesz już, jaka jest różnica między słowami for i since? A teraz zobaczmy, jak to wygląda w przypadku słów already i yet. Zacznijmy od słowa already. W zdaniach i w pytaniach oznacza ono już. Na przykład: Już to zrobiłem. I have already done it. Czy już skończyłaś? Have you already finished? Natomiast słowo yet w zdaniach przeczących oznacza jeszcze. Na przykład, jeszcze nie skończyłem. I haven't finished yet. Natomiast yet w pytaniach oznacza już. Czy już skończyłeś? Have you finished yet? I zobaczmy jeszcze przykładowe zdania i pytania. Ona już skończyła swój projekt. She has already finished her project. On już przeczytał tę książkę. He has already read that book. Czy oni już zarezerwowali bilety? Have they already booked the tickets? Czy on już znalazł nową pracę? Has he already found a new job? I jeszcze kilka innych przykładowych zdań i pytań. Czy ona już dotarła do domu? Has she arrived home yet? Czy już sprawdziłeś swoją pocztę e-mail? Have you checked your e-mail yet? Ona jeszcze do mnie nie zadzwoniła. She hasn't called me yet. Nie rozwiązaliśmy jeszcze problemu. We haven't solved the problem yet. Teraz już wiesz jakie jest znaczenie słów for, since, already i yet, oraz wiesz jak używać te słowa w zdaniach.